kanałowe. Słuchajcie, chciałbym wszystkich, słuchajcie, kochane dzieciaki, słuchajcie, państwo, szanowni telewidzowie, chciałbym serdecznie was przywitać w Centrum Kultury na balu karnawałowym dla was, dla najmłodszych. Karnawał w pełni i myślę, że trzeba się spotkać, pohulać, potańczyć, bo po to jest karnawał. Chciałbym powiedzieć taką rzecz, proszę państwa, iż ten bal to przede wszystkim bal i dobre nastroje i sporo tańca, ale wspólnie z pracownikami oddziału dziecięcego naszego szpitala. Czas jakiś temu, jeszcze w tamtym roku, padliśmy na taki pomysł, aby wspólnie coś zrobić dla oddziału dziecięcego. Tym bardziej, że oddział dziecięcy już od wielu, wielu miesięcy uczestniczy w takim programie. Programie, który pilotuje Telekomunikacja Polska, S.A. wraz z Gazetą Wyborczą oraz miesięcznikiem Dziecko. A ten program polega na tym, że mądrzy ludzie zastanawiają się i ci, którzy pracują w szpitalu, nie tylko co zrobić, żeby dzieci, jak już trafią do szpitala, bo tak bywa czasami, żeby czuły się w tym szpitalu jak najlepiej. I ten program, proszę państwa, polega, mówiąc w skrócie, właśnie na tym, żeby zrobić wszystko, co dorośli mogą zrobić, aby dziecko, które jest już w szpitalu, czuło się dobrze. A żeby czuło się dobrze, co musi być? No musi być mama albo tata, albo ktoś bliski przez 24 godziny. I praca naszego szpitala również w tym kierunku idzie, żeby taka była możliwość oraz żeby dziecko czuło się dobrze w pokoju, w którym mieszka i śpi i dochodzi do zdrowia, żeby ten pokój szpitalny wyglądał jak najpiękniej. I w naszym szpitalu jest sporo pomieszczeń już tak pięknie wyglądających, ale są pomieszczenia, które jeszcze są smutne i w których dzieci czują się tak troszeczkę jeszcze źle. I my wspólnie z panami i paniami lekarzami, paniami pielęgniarkami, pracownikami oddziału dziecięcego naszego szpitala tutaj w Centrum Kultury od czasu do czasu spróbujemy zorganizować imprezę, na której w sposób taki przyjemny spróbujemy zebrać troszkę pieniążków, żeby wspomóc właśnie te działania, żeby te pokoje szpitalne wyglądały pięknie. A jaki mamy pomysł na dzisiaj? Dzisiaj jeszcze pomysł jest taki, że za chwilę będzie, kochani, uruchomiona loteria. Loteria bankowa, ja wiem, że już macie losy z numerkami i za chwilę prowadzący powiedzą, że za parę minut podejdziemy tam, zobaczycie, co udało nam się wylosować, a cały dochód tej loterii przekażemy właśnie na rzecz oddziału dziecięcego. Czy to jest dobry pomysł? Tak? Pewnie, że tak. Myśmy tą akcję, proszę państwa, rozpoczęli już w tamtym roku, przed dzień Wigilii. Pamiętacie, ci co byli na rynku, troszkę było zimno i tam zaczęliśmy również kwestować. Ja mam taką informację, iż dzisiaj oprócz pracowników Centrum Kultury i wspaniałych aktorów, których za moment zaprosimy i przedstawię, również są razem z nami pracownicy oddziału dziecięcego, a przy loterii dzisiaj sama pani ordynator tego oddziału, pani Joanna. Brawo na pani doktor. Dobrze, to wszystkie informacje techniczne, to już za dużo znów, prawda? Kończymy w takim razie informację. A, mam jeszcze jedną informację bardzo ważną. Wiecie, że wy będziecie w telewizji? A wiecie, że w jednej z telewizji jesteście na żywo? W tej chwili, to serdeczne podziękowania dla telewizji CamSat, pana Jusza Świńka, za to, iż taki wysiłek włożyli w tą transmisję i w tej chwili ta kamera, kochani, spójrzcie do tej kamery, pomachajmy. Wszyscy, którzy nas oglądają w tej chwili, w tej telewizji, mają szansę do nas jeszcze przyjść. Proszę państwa, my jesteśmy tutaj na żywo w Centrum Kultury przy ulicy Kościuszki 4. Ubierzcie się i przyjdźcie z dzieciakami na bal. A więc raz jeszcze wszystkich serdecznie witam, a dzisiejszy bal poprowadzi... Kto poprowadzi? Poprowadzą wspaniali ludzie, wspaniali aktorzy, których znamy z różnych imprez w Kamiennej Górze. Pani Bożena i pan Robert z Dawną, bajka ze Świnicy. Oni przyznajcie się oklaskami. Witamy, witamy. Gdzie jest mój mikrofon? Aha, tu jest. O, Robert, jak zwykle. Słuchajcie, ja mam na imię Bożena, to jest Robert. I co, bawimy się? Ale jesteście pięknie, pięknie poprzebierani. Jeżeli będziemy się świetnie bawić, jeżeli rodzice nam pomogą oczywiście, to sobie w połowie balu zrobimy taki wielki pokaz.
wszystkich kostiumów, jakie dzisiaj nam prezentujecie. A póki co, kochani, bawimy się! Robert, prosimy o muzykę, robimy dużego, duży korowód, bawimy się za ręce. Zapraszamy rodziców do zabawy razem z dziećmi. To jest jedyna okazja, że możecie się z nimi pobawić. W domu macie rzadką okazję. Tak, Thank you.
tyłu, więc ja idę do przedszkolaków. O! Hej, Słoneczko, chodźcie tutaj bliżej do mnie. I uwaga! Śpiewamy piosenkę bardzo, bardzo głośno, a potem będziemy tańczyć. Robert! Prosimy o muzykę. No, pamiętamy, ja jeszcze raz przypomnę słowa piosenki. Stary Abraham miał 7 synów, miał 7 synów, miał stary Abraham. A oni siedli i nic nie jedli, tylko śpiewali sobie tak. Robert, jesteś gotowy? Robert puszczał muzykę. Muzyka jest bardzo prosta, szybko się nauczycie. I o nie. Następny chyba utworek będzie. Uwaga, uwaga. Przedszkolaki zwłaszcza, potem będziecie mogli pokazać, jak się śpiewa w przedszkolu. Robert, gdzie jest ta muzyka? O, jest. I 3, 4. Ale głośno, głośno. I 1, 2, 3. Stary Abraham miał 7 synów, miał 7 synów, miał stary Abraham. A oni siedli i nic nie jedli, tylko śpiewali sobie tak. Świetnie! Słyszę, że już znacie piosenkę. Przedszkolaki, chodźcie tutaj do mnie, chodźcie. I teraz uwaga. Podnosimy prawą rączkę do góry. Tańczymy prawą ręką i głośno śpiewamy tą samą piosenkę. Muzyczka, start! Uwaga, tańczymy rączką. I 1, 2 i śpiewamy! Stary Abraham głośno miał 7 synów, miał 7 synów, miał stary Abraham. A oni siedli ręką do góry i nic nie jedli, tylko śpiewali sobie tak. Świetnie i kochani, tańczyliśmy prawą rączką, a więc wyliczamy teraz. Prawa ręka i podnosimy lewą rączkę do góry i mówimy lewa ręka. Jeszcze raz. Prawa ręka, lewa ręka. Świetnie, obie rączki do góry. Tańczymy obiema rączkami i głośno śpiewamy tą samą piosenkę. Uwaga! I 1, 2 i 3. Stary Abraham miał 7 synów, miał 7 synów, miał stary Abraham.
Krzyżujemy nóżki. Wszyscy nóżki krzyżujemy. O tak. Krzyżujemy. Ramczki do góry. I oczywiście jeszcze tańczymy nóżkami na zmianę. Stare Abraham, ktoś tam
cioci. Może są też wujkowie. Thank you.
Starcie ładnie. Chodźcie teraz się troszeczkę przesuniemy w tą stronę. Do mnie. Chodź, bądź, chodź do tyłu. Jeszcze. Ogłaszam pierwszy konkurs. Pierwszy konkurs otwierają u nas najmłodsi. Robert tutaj rozdaje kredki, ja pomogę szybciutko. O, konkurs będzie polegał na tym, żeby jak najszybciej, proszę bardzo, żeby jak najszybciej nawinąć kredkę na kredkę tego oto cukiereczka. Proszę bardzo. O, trzymaj ładnie. Jeszcze. Proszę pszczółko. Trzymaj dobrze, za kredkę złapę. O, za tą kredeczkę złapę. Jeśli są mamusie, papusiowie, to prosimy o pomoc. Proszę, ja mam tutaj, mam. O, proszę bardzo, łapiemy za kredkę szybciutko. Wszystkie dzieci mają. Uwaga! O, zobaczcie, tutaj mamy pierwszego żołnierza, który pokazał nam, jak trzeba nawinąć. O co chodzi? Złota? Pokazujemy. Popatrzcie tutaj na mnie. Wszystkie małe bączki. Patrzymy tutaj. Słoneczko do wody. Uwaga! Pokazuję, jak się nawija kredeczkę. Można tak. Można tak. Uwaga, słoneczka. Teraz będziemy nakręcać niteczkę na kredce. Bardzo szybko. Kto nakręci? Rączka, która? A jeszcze nie teraz. Odkręcamy wszyscy. Na razie wszystko skręcimy. A my będziemy gorąco dopingować. Ale żeby ten doping był już taki naprawdę gorący, nasi uczestnicy nam się przedstawią i wybierzemy, komu będziemy dopingować. Rozumiemy? Wybieramy sobie osobę, komu będziemy dopingować. Uwaga, a więc nasze osoby przedstawią się. Pierwszy uczestnik, jak już na imię? Marta. Czy dopingujemy Marcie, czy też? Ania. Czy też Ani? A może? Kamilkowi. Wybieramy, komu będziemy dopingować. Tu kolejny uczestnik, jak już na imię? Czy dopingujemy Kasperkowi, czy też? Ala, to jest Ala, Babcia odpowiedziała. Ala, czy też? Maja. Maja, zobaczcie, to jest prawdziwa Maja. Czy też, jak można imię? Asia. I ostatni uczestnik, czy też dopingujemy? Bartkowi. O, Bartek, ty chodzisz do czoła? Do szkoły chodzisz? Ale umiem pisać. Tak jest. Nie chodzi do przedszkola, nie chodzi do szkoły, a umiem pisać. Uwaga, Słonka, wybrajcie, którą szkołę będzie go dopingować? Tak czy nie? A więc 3, 4 mówimy start. Głośno dopingujemy. Uwaga. 3, 4 i już. Ania, to jest ex aequo drugie miejsce, a
trzecie miejsce ex aequo pozostali uczestnicy! A, żebyśmy mieli podium z trzema miejscami, wszyscy by się zmieścili. Kredeczki odkładamy. Dobrze. Powoli schodzimy, słonka, dajcie tylko, dajcie. Uwaga, teraz naszym Milusińskim zrobimy przejście. Po kolei, schodzimy ładnie. Po kolei, tu schodkami, tutaj do schodku schodzimy, a Robert pomoże. Schodzimy ładnie. I jeszcze jedna tura, ale przedszkolaczki. Dla starszych będą jeszcze zawody dość trudne, także musicie się rozgrzewać zabawą i tańcem. A na razie wam potrzebujemy jeszcze przedszkolaczków. W międzyczasie chciałam powiedzieć, że tutaj na pewno zdążyliście zauważyć piękne zabawki. To są fanty, które będziecie mogli wygrać. Na pewno coś wygracie, jeżeli wykupiliście los, przychodząc tutaj na zabawę karnawałową. A ta zabawa karnawałowa ma na celu nie tylko naszą zabawę, nasz taniec, ale również dzięki pieniążkom za wykupione losy będziemy mogli wyremontować salę w szpitalu w Kolejnej Górze. Salę szpitalne dla dzieci. Także słoneczka, zapraszam was. Chodźcie już. Jeszcze. Przedszkolaki. Kto by mi nie udział? Zapraszam was do wykupywania tych losów. Im więcej losów, tym większe szanse, że więcej sal szpitalnych oddziału dziecięcego będzie wyremontowany. Jak ktoś ma, to można już podejść. Kto ma losy, ma okazję już odebrać swoją nagrodę, swoją wygraną. Siedem osób, tak. Siedem osób, no to tam się zaczekają. Uwaga. O, jeszcze więcej. A ja chciałam jeszcze przypomnieć tutaj tym, którzy nas oglądają, że impreza trwa przynajmniej do 18. To może dłużej, jeśli będziecie się fajnie bawić. Czekamy na was. Wsiadajcie w samochody, zakładajcie buty, wychodźcie z domu i przychodźcie do nas. Bawimy się, wykupujcie losy. Dzięki tym losom możemy naprawdę wiele zdziałać, bo możemy tę salę wyremontować. Ktoś z was będzie potrzebował pomocy i wtedy będziemy mieć okazję korzystać właśnie z tych sal. Także zapraszamy do nas! Przede wszystkim fajnie się bawimy! Chodźcie! Was tutaj potrzeba! Proszę bardzo. A my bawimy się dalej. Już rozumiem, kredki są rozdane, tak? Pierwsza, druga tura jest przygotowana, trzecia tura czeka. Nie, rozwijamy jeszcze skórkę, rozwijamy wszystko. Rozwijamy, Robert, pomóż, bo dzieci tutaj zwijają. Rozwijamy. Jeszcze nie było start. Kręcimy mocno, wnioskujcie do trzy do góry! O, dziewczynki, to jest aż dym!
to jest egzekwo pierwsze miejsce. Duże brawa! A pozostali drugie miejsce egzekwo! Duże, 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 duże brawa! Rodzice, prosimy o doping, więc brawa są jak najbardziej wskazane. Kadeczki oddajemy. No. Słonka, teraz my schodzimy i jeszcze jedna tura, a potem bawimy się dalej. Schodzimy, schodzimy. Kto dostał nagrodę, schodzi ładnie. I ostatnia już tura. Stajemy przodem. Rządku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna osoba. I jeszcze jedna. Chodź. Już 7, już na razie starczy. Starczy. No, mamy problem. Chodnik się darł. Proszę bardzo. I jedna osoba nie ma kredyczki. Słoneczko. Aha, ty nie chcesz, tak? No to proszę. Uwaga! Uwaga, uwaga! A teraz my gorąco dopingujemy. Uczestnicy nam się przedstawią, jak kosztuje. I Wąka. Czy też dopingujemy i Wąka, czy też? Dominika. Dominice? Czy też? Martynce. Martynce albo? Serduszy Mania. Powiedz jeszcze raz. Serduszy Mania. A, Sergiuszowi, czy też? Korneli. Korneli. Lubo. Michał. Michałkowi? Michał. Dziękujemy Michałkowi i jeszcze została nam? Ania. Wybraliśmy, że komu będziemy dopingować? No to uwaga, na 3-4 mówimy start. 3-4 start! I kręcimy, kręcimy bardzo Michał, 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 Michałki! Hańcowane dwa Michałki, jeden duży, drugi mały! Zobaczymy, kto z nich. Jest! Pierwsze miejsce. Trzymaj, trzymaj, trzymaj duże. Ręce opręcz. Kto skoczy do góry? Dwa! Tutaj widzę dwa, trzy odwarty. Drugie miejsce egzekwo. Trzy! Tu, 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 tu. Trzy. I jeszcze został nam Michał, tak? Michał! 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 Skończył. Ale... Pierwsze miejsce egzekwo widziała trzy osoby. Jak masz na imię, słoneczko? I Wolce. I tu jeszcze dwóch, no para chłopców i dziewczyn, tak macie na imię? Serduszy. Serduszy. I Korneli. I Kornelia, to jest, proszę Państwa, pierwsze miejsce egzekwo. A pozostali oczywiście drugie miejsce egzekwo. Duże brawa, rodzice! Prosimy o duże brawa. Kredeczki oddajemy już. Dajemy tutaj dla nas, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem słoneczka. Kto dostał nagrodę, schodzi? A my bawimy się dalej! Zapraszamy rodziców do tańca.
prosimy, żeby sobie zawiązały balonika. Do nóżki. Dziewczynki teraz przywiązują balonika do nóżki, a my zobaczymy, co się będzie działo. Ilu mamy chłopaków? Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze jeden chłopczyk jest potrzebny. O. Jeszcze jeden chłopak. Prosimy. Chłopcy, pokażcie się, gdzie jesteście. Bierzesz udział? Przyjdziesz po los. Jeszcze jednego chłopaka potrzebujemy. Dziewczynki nam dzisiaj dopisały, a chłopaków nie mamy. Pięć i pięć chłopców. Proszę, idziesz? Nie. Chodź. Jest piąty chłopak, dobra. Kto zawiązał? Bierze sobie jednego chłopaka. Dziewczynki. O, dobrze, trzeba zawiązać. Dobrze, dobrze, zawiązujemy balonik przy nóżce. Na razie nie było słychać żadnego
nie? Co tak słabo było? Pracowaliście ostro, prawda? Duże brawa dla chłopaków! Pracowali ostro? No, ale niestety. Zbijemy tego balona na koniec tak na 3-4 wszyscy. Uwaga! 3-4! Tak jest! Chociaż jeden balon! Dobrze. A póki co? Bawimy się dalej! Zabaw, proszę Państwa! Za chwilę będzie kolejny konkurs, ale wybieramy tylko te dzieci, które się najlepiej bawią. Thank you.
Zapraszamy do zabawy, bo ja znowu znajdę sposób, żeby was wyciągnąć na parkiet, kochani. Yeah.
tym. Idzie mama? Pierwsza, druga, trzecia, koniec. Już, już, już mamy, tak. Zapraszam na scenę. Raz, dwa. Kochani, zabawa będzie polegała na tym, aby zbudować kostium karnawałowy na swoim dziecku. Dziecko będzie modelem, my tym razem pobawimy się w twórcę, w kostiumologa na przykład. Poruszamy swoją wyobraźnię. Do tego jest potrzebna folia aluminiowa. Ale tak już tutaj rozdaję folię aluminiową. Folia aluminiowa to jest taki materiał, który się łatwo gnie, prawda? Łatwo rwie, łatwo się modeluje. Nie obijamy tym kanapek dzisiaj, tylko będziemy robić kostium karnawałowy. Cofniemy się do tyłu, ale. Ja na początek poproszę każdą z par. Jedną parę poprosimy tutaj. Drugą parę proszę tutaj na środeczku. A trzecią parę zapraszam w tym miejscu. Słoneczka, my się trochę cofniemy. Czas, start na odpowiednią muzyczkę. Chcę powiedzieć, że kostium musi się trzymać na modelu. Kostium musi przedstawiać konkretną osobę, to znaczy może być czerwony kostium, jak nasz uporządek, ponieważ dzieci za chwilę będą odgadywały, co to jest. Kochani, przypatrujmy się dokładnie, cóż ten kostium przedstawia. Kostium musi być trwały, ponieważ nasze modele będą przechodziły test wytrzymałości. I widzimy tutaj te pierwsze elementy już powstały. Nasze zadanie będzie odgadnięć. Co? Plastyk jest
Jeszcze, jeszcze, już kostium, jeszcze, jeszcze mamy czas. O, ja tu widzę piękne berło. Ponieważ
nasz model jest ubrany w piękną sukienkę, królewny. Skojarzyło to się z królewną, prawda? Duże brawa dla mamy! Ale to nie wszystko, za chwilę będziemy nagradzać, wybierać, który kostium się najbardziej podoba. A teraz, jak masz na imię? Kubuś. Kubuś. A kostium Kubusia tworzyła mama Ewa, tak? Słoneczka, co kostium przedstawia? Rycerz, króla, kogo jeszcze? Kogo? Pirata, zobaczcie, księcia, tak. Kogo jeszcze? No, głośno, mówcie głośno. Kogo? Króla. Kogo? Króla, to jest było. No mówcie głośno. Księcia, tak. Zapytamy się mamy. Co po prostu przedstawia? Króla. Bardzo ładnie, to jest król. Duże brawa! Opcją został odpowiednio odczytany. Świetnie. Teraz przechodzę do kolejnego modela. Poczekajcie, jak masz na imię? Michał. Kostium Michała tworzyła mama. Co kostium przedstawia? Pirata. Kogo jeszcze? Rycerza. A, kogo są? Księcia może przedstawiać. Tak, kogo jeszcze? Zaczupacie. Czarna księżnika. Króla, tak. Na proszę. Kogo? Robota, o. Zapytamy się mamy. Co kostium przedstawia? Robota. A więc jest to robo. Duże brawa dla mamy. Ale to nie wszystko. Cofniemy się troszeczkę do tyłu jeszcze. Teraz naszym zadaniem będzie nagrodzenie kostiumu, który się wam najbardziej podoba. A nagradzać będziemy oklaskami. Uwaga wszyscy. Który kostium najbardziej się wam podoba, temu dajemy najwięcej i najgłośniej oklasków. Można krzyczeć, piszczeć. Dumać można. Tak jest. Aż tam się kamera do góry uniesie. Uwaga. Czy podoba nam się kostium? Na kostium, który wam się podoba. Do notki. Duże brawa. Ale
zapraszamy. Wszyscy zasuwamy do koła. Dobra, do koła, do koła. Delikatnie za uszka.
Szkoda, że nie ma waszych pań z wami. Teraz byście pociągali sobie. Uwaga, jesteśmy gotowi. Muzyczka start. Idziemy po kole i głośno, głośno, głośno śpiewamy. I raz, i dwa, i trzy. Jeden za drugim.
tutaj. I druga. Matylka. I druga tutaj prowadzimy. Słoneczka, zejdźcie tylko ładnie. Schodzimy, schodzimy, schodzimy. Chodźcie wszyscy i teraz prosimy drugą grupę. I tak samo, stajemy wszyscy za Robertem. Stoimy tu przodem. Stoimy. I teraz odwracamy się do mnie. Do mnie. Ta grupa, która zeszła ze sceny, stawia się za Robertem. Szybciutko, grupa, i chodźcie tutaj, chodźcie. I teraz liczę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Sześć. Dziewięć. Ktoś odszedł od grupy? Słuchajcie, zostańcie, no bo teraz nam się miesza. Musi być tyle samo osób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przechodzę tylko tutaj. Powinno być po 11. Liczymy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11 mam. 11, tak? Świetnie. A teraz uwaga. Poprosimy o dwa krzesełka. Kto się poświęci z rodziców? Dwa wolne krzesła nam są potrzebne. Zabieram to. O, i tutaj, tutaj, tutaj to krzesełeczko. Prosimy teraz dzieciaczki zabrać na chwileczkę. Tutaj musimy mieć wolne. Uwaga teraz na statywy. O, co się teraz będzie działo, proszę Państwa? Cofamy się, uwaga, boczki wszystkie, cofamy się do tyłu. Nie przechodzimy tutaj tędy, nie przechodzimy. Uwaga, uczestnicy! Zabawa polega na tym, aby przebiec, dosiąść konika i przebiec w ten sposób, jak pokazuje Robert, obiec dookoła krzesło, wrócić na miejsce i przekazać drugiej osobie, która dosiądzie tego konika. Wygrywa ta grupa, która oczywiście pierwsza skończy, prawda? Pamiętajmy, że tutaj jest chłopczyk w krawacie, a tu rozpoczyna królewna, żebyśmy pamiętali. Oczywiście dorosłych prosimy o gorący doping, bo teraz, proszę Państwa, będzie turniej rycerski na koniach. Nasze dzieci nie dość, że się bawią, to jeszcze nauczą się dzisiaj jazdy konną. Łapiemy się dobrze. Uwaga, uczestnicy, przypominam. Trzeba dosiąść konika. Trzeba włożyć między nóżki konika i wtedy dopiero ruszamy do przodu. Cofamy się od krzesła trochę. Cofamy się, bo za chwilę będą szkody w ciele. Cofamy się jeszcze. A teraz my wszyscy cofamy się do tyłu. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, bo tu bardzo za krótką drogę wyznaczamy. I meta będzie, może my z Robertem o tak staniemy, tu będzie meta, prawda? Meta i start zaraz. O, ta linia. Uwaga, gotowi? Start! Słuchajcie, dobiegujemy, pomagamy, pomagamy, szybko! Rodzice, ręce do góry, pomagamy klaskami! Znacie imiona swoich dzieci, a więc... Michał, Michał, Michał! Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, na koniec teraz, na koniec, na koniec się ustawiamy. O, i szybciutko, szybciutko! Biedronka leci, my się cofamy, odsuwamy się. Oho, na razie prowadzi grupa Roberta. Słuchajcie, co ty tak słabo? Moja grupa, szybciej, szybciej, do przodu, do przodu! Konika między nóżki. Nie niesiemy konika, tylko między nóżkami, między nóżkami. No pięknie, o, ile mi zostało? Chyba sześć osób jeszcze. Teraz księżniczka i pędzimy, pędzimy, pędzimy! Przewaga jest wyraźna. Zobaczymy, co to dalej będzie. Chodźmy szybciutko, szybciutko, szybciutko! Robert, twoja grupa jest wyraźnie lepsza. Pędzimy, 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 pędzimy! O, u mnie zostały jeszcze cztery osoby. I tu zostały trzy osoby. Dwie osoby. U Roberta zostały dwie, szybciutko, szybciutko! Jeszcze moja grupa! Pędzimy, pędzimy! Raz, dwa, trzy, cztery! Słuchajcie, trzymamy tylko metę. U mnie zostały jeszcze dwie osoby, jeszcze tylko
wszystko. Mamy jeszcze coś dla dorosłych. Też coś z pogranicza rycerstwa. Ale to za chwilę. A póki co? Mogę to puścić? Bawimy się dalej. Thank you.
tatusiowie. Oj, słabo jest. Zapraszamy wszystkich tatusiów. Zapraszamy. W aparacie trzeba zostawić. Teraz, słuchajcie, dowiemy się, na czym polega turniej rycerski, zwłaszcza taki na koniu. Konny turniej rycerski. Tutaj. Tu zapraszamy na środek. Dzieciaczki, musimy zrobić miejsce. Przepraszam. Musimy zrobić miejsce na schodach. Jeszcze prosimy tatusiów. Jeszcze mało. Raptem dwóch rycerzy tylko mamy. Trzech mamy rycerzy. Jeszcze prosimy. Oj, mężczyźni Kamiennej Góry. Brońcie honoru. Czwartego mamy rycerza. Jeszcze potrzeba nam piątego rycerza. Jeszcze do tej drużyny potrzeba nam rycerza. Oj, mężczyźni. Zapraszamy rycerza do nas. I myślę, że trzech rycerzy nam wystarczy. A teraz uwaga, nasi milusińscy. Idziemy do map, szybciutko. Teraz tutaj musi być wolne miejsce. Nie, ja bić nie będę. To wy rycerze będziecie bić. Pierwszą drużynę zapraszam tutaj do mnie. Zapraszam pierwszą drużynę do mnie. I uwaga. Słoneczka. Drugą drużynę zapraszam tutaj. Będą cukierki, oczywiście będą cukierki. Rycerze domagają się cukierków. Uwaga dzieci, teraz proszę tylko troszeczkę się odsunąć. Obawiam się tutaj o ten statyw. Troszkę. Więc proszę rycerzy o szczególną uwagę na statyw. A więc... Będzie jazda, tak? Będzie na pewno jazda. Jazda na koniu. Robert pokaże, w czym rzecz. Należy dosiąść konia, trzymać dzidę, czyli pikę rycerską. Najlepiej to w ten sposób. A? Tam z powrotem, tak? A może musiał... I przebiec. Tutaj, dobra, biegnie. Trafić w... Trafić. Przebiec dookoła. Tak. Dookoła. I wrócić na swoje miejsce. Uprzedzam, że nasze tarcze, czyli to są rycerskie saracen. To jest saracen. Czyli nasze saraceny mają tendencję do wywrotek, co jest celowe. To znaczy, jeśli się przewróci, o to właśnie chodzi. Tylko prosiłabym rycerzy, żeby nie uderzali w środek, tylko albo tu, albo tu. Proszę bardzo. Rycerz musi być za blisko, tak. Tak, przepraszam, odwrotnie. Z drugiej strony, druga drużyna rycerska musi stać z drugiej strony. I oczywiście zdobywa. I teraz tak, proszę Państwa, nie dzielimy rycerzy na grupy, tylko na pary. Która para zwycięży, która para pierwsza dobiegnie do swojego punktu startu, z którego wystartowała, ten rycerz zwycięża. Cukierki są, cukierki czekają. Uwaga dzieci, ostrożnie na dzieci. Prosiłam teraz ostrożnie na dzieci. Dzieciaczki, a my dopingujemy. Ja tutaj mam dwóch pierwszych rycerzy. Sylwester. Pierwszy rycerz to Sylwester, a drugi? Grzegorz, uwaga. Ja myślę, że jest, że są dzieci rycerza Sylwestra i rycerza Grzegorza. A więc duży doping. Start! Pasze! O, nie.
ręką. Pika ma swoją moc. Kot też jest bardzo nerwisty, co widać, prawda? Tak, widać i czuć, i słychać. I jeszcze raz, tak, proszę Państwa! Wow, jest! Teraz to się przerzuca. O to właśnie chodziło! Ja myślę, że egzekwo pierwsze miejsce, prawda? Rycerze zdobyli. Duże brawa dla rycerzy! Cukierki czekają. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze tutaj. I druga para się przygotowuje. Rycerzy, teraz mamy... Proszę o imię. Rycerz Paweł. A jego przeciwnikiem jest? Janek. Janek. Uwaga. Uwaga, proszę Państwa. I poszukanie! No ale cukierki są te same, proszę bardzo. O. I zostaną jeszcze jedna para. Teraz mamy małą awarię. Rycerze się przygotowują. Konie są bardzo narobiste, prawda? Stoją spokojnie. Są bardzo narobiste! Oj, się wyrywają nam te koniki, tak, wyrywają się. Tam trzeba jeszcze troszeczkę wypośrodkować. Przypominam, że... Teraz będzie skuś baba na dziada. Uwaga! I ostatni rycerze. Jak rycerze mają na imię? Bartek. Rycerz Bartek i... Ja, to teraz się na pewno nie pomylę. Uwaga! I... Poszukanie! Dobrze.
wyprowadzona na środek koła, będziemy prezentować nasze kostiumy. Opuszczamy rączki. Uwaga. I teraz zostajemy w kole. Tylko zostajemy w kole. Biorę pierwszą osobę. Chodź. Chodź. Powiedz, za kogo jesteś przybrana? Za Indiankę. Duże brawa dla Indianki. Zobacz, jaka piękna. Dziękujemy bardzo Indiance. A teraz poproszę do mnie księżniczkę Tma. Czy to jest księżniczka, czy to jest księżniczka? Dziękujemy pięknie księżniczce. A teraz mam tutaj... Za kogo jesteś przybrana? Za czarodziejkę. Duże brawa czarodziejce. A czarodziejka umie czarować? Słuchajcie, każdy coś zademonstruje. Prosimy bardzo. Za kogo jesteś przybrana? Wróżka! Duże brawa na wróżki! Ja widzę, że wszyscy chcą umieć czarować po prostu. Dziękujemy pięknie wróżce. O, a tu mamy chyba syrenkę. To jest syrenka, proszę Państwa. O, piękne buteczki. Dziękuję bardzo. A tu mamy? To jest kwiatuszek! Kwiatuszki są bardzo wesołe, więc sobie skaczą po kole. Jak to kwiatuszki? Dzięki piękne. A ty za kogo jesteś przybrana? To jest czarownica. Czary mary. Hokus pokus, bin salabin. A tutaj mamy? Krakowianka. Krakowianka. Krakowianka umie tańczyć? Weź te boki i chodź do koła. Jak krakowianka. Duże brawa dla krakowianki! A teraz mamy majeczkę. Pszczółkę Maję, prawda? O, jak pięknie pszczółka Maja lata. Duże brawa dla Mai! A tutaj, o, za kogo jesteś przybrana? Za tygrys. To jest tygrys z Maćka. A jak tygrysy robią? Kolejna osoba. O, chyba wszyscy wiemy.
tutaj mamy duet. Za kogo jesteś przybrany? Za Harry'ego Pottera. A ty pewnie jesteś przybrany za... Harry'ego Pottera. Też przybrany za Harry'ego Pottera. Duże brawa! Para Harusków. A... Wiadomo, kto to jest, prawda? Kim jesteś? Królem. A ja myślałam, że księciem. Królem? Nie, a może czerwony kapturkiem jesteś? Królem. Dobrze, królem. Duże brawa dla króla. O, tutaj mamy teraz... No, tak, Krzysztof i Robert podpowiada, za kogo jesteś przybrana? Tak, ja. A, nie trafiłeś, Robert, to jest kwiatuszek. To jest taki przewiśnieg niemalże, wiosenny albo krokus na przykład. Duże brawa! Chodź, słoneczko. A ty za kogo jesteś przybrana? Za księżniczkę. To jest księżniczka! Pięknie! A księżniczka umie się ładnie ukłonić? A, ślicznie. Chodź teraz ty. Dobra, a tutaj kto to jest? Za kogo jesteś przybrana? To jest tygrysek, proszę Państwa. A jak tygryski robią? Zrób tak ładnie. Poszłaś się z mamą skonsultować, jak tygryski robią. Ale mama powiedziała, ja. Duże brawa dla tygryska, bo tygrysek jeszcze nie dostał braw. I teraz mamy, chyba wielkim jesteś. Ehe. To jest, proszę Państwa, noc. Piękna noc. O, od razu widać, prawda, po płaszczu. Gwiździsta noc. Ale to musi z mamusią chyba podejść, jak nie chce. Chodź, słoneczko. O, robo słodnego. A ty za kogo jesteś przybrany? Powiesz nam? Za tygrysa? Za stańczyka. A, to jest za trudne słowo troszeczkę. Dla mnie nawet. Piękny stańczyk, zobaczcie. O, jakie piękne ma. Stańczyk, czyli błazen inaczej. Kogo jeszcze mamy tutaj? Chodź, słoneczko. Cofniemy się w tył troszeczkę. O, a ty za kogo jesteś przybrana? Wróżkę. Za wróżkę. Nawet nie będę mogła cię obrócić. A pokaż, jak pięknie masz. Pięknie obraca się skieleczka. O, duże brawa. Chodź jeszcze tutaj, słoneczko. O, a tutaj mamy, zobaczcie, takiego pięknego kwiatuszka. Za kogo jesteś przebrana? Wróżka jestem. To jest wróżka, śliczna wróżka. Duże brawa dla wróżki, słuchajcie, ja wiem, że już się zmęczyliście troszeczkę, ale brawa, brawa, zapraszam. Cofniemy się trochę. Za kogo jesteś przebrana? Za wróżkę. O, dzisiaj mamy typową przewagę wróżek, ale to właśnie po to, żeby wyczarować te sale szpitalne. Zupełnie wyremontowane sale szpitalne.
Tutaj mamy małą księżniczkę. Księżniczka nam się nie chce. Chodź, kochana. Za kogo jesteś przybrana? Też wróżka. To jest kolejna wróżka. Duże brawa. I jeszcze tutaj jest. Chodź, nie chowaj się. Masz taki piękny kostium. Za kogo jesteś przybrana? Proszę Państwa, to jest kolejna wróżka. To jest już chyba... Tak. W Kamiennej Górze są same wróżki. Nie no, powinno się u Was dziać po prostu rewelacyjnie. Dziękuję bardzo. I to jest wszystko chyba, tak? Już mamy całą prezentację za sobą. Słoneczka, zabawa dobiega końca, a więc bawimy się. Jeszcze
też? Stójcie. Kto nie ma pary jeszcze? Kto nie ma pary? O, o, kotek, kotek. Chodź, kotku. Weź dziewczynkę. Wszyscy mają pary? Ty nie masz pary, tak? Kto nie ma pary jeszcze? Ja tu mam dziewczynkę bez pary. O, tutaj, tutaj, tutaj. Weź dziewczynkę za rączkę. Wszystkie miski teraz odłożę na razie. Słuchajcie. Bierzemy balonika między... O tak! Trzymamy go główkami. Trzymamy tak balonik, żeby nie upuścić go. I masz pary? Trzeba parę znaleźć, albo z mamusią będzie. Kto nie ma pary? Wy macie parę? Kto nie ma jeszcze pary? Jeszcze mam jedną dziewczynkę bez pary.
Ja widzę, że wszyscy się skupiliśmy na balonikach. Prosimy pociąg o niewykolejanie się. Trzymamy się dobrze za rączki. A teraz slalomy. Jedziemy tylko na jeden kołek.
dziękujemy wam bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli gościć w Kamiennej Górze, że jeszcze się będziemy z wami zbawić, bo jesteście naprawdę świetni. Prawda, Robert? Oczywiście. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia. Cześć! Dzień. Dziękuję pięknie za to, żeście wykupili wszystkie losy, że półki zostały puste. Dziękujemy bardzo sponsorom dzisiejszej imprezy, głównie sponsorom, właściwie sponsorami dzisiejszej imprezy byliście wy, a sponsorami nagród byli tutaj wszyscy wymienieni. Prosimy jeszcze raz kamerę piękną na tą tablicę, pięknie oświetloną. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim sponsorom i mam nadzieję, że w tym roku już Kamienna Góra będzie miała okazję brania udziału w akcji Szpital Serce. Dziękujemy serdecznie, do zobaczenia. Cześć, pa, pa! Fiona. Balona. Balona. Taki bądź mądry. Jakaś małpeczka, nie? Bardzo dobrze, tak. Cześć, Fiona. Też mi chcemy? Ty, też. Bardzo, a tutaj też. Pojedziemy jeszcze jednego? Chodzisz na mnie. Kolejna pyta, a mu się ktoś wyda. Ja mu...